Cześć, witamy w kolejnym poradniku. Dzisiaj zajmiemy się tematem wymiany oleju w manualnej skrzyni biegów. Z filmu dowiesz się, jak go samodzielnie wymienić. Pomimo tego, że olej w skrzyni biegów nie jest narażony na tak ekstremalne warunki jak silnikowy, wraz z przebiegiem zużywa się on, wyłapując zanieczyszczenia powstałe w skrzyni biegów. Warto wymieniać go regularnie, ponieważ dzięki temu Twoje auto zostanie dłużej bezawaryjne. Co do ilości oraz rodzaju oleju przekładniowego, należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta pojazdu. W przypadku tego samochodu stosujemy olej 75W90. Należy wymieniać go mniej więcej co 80-100 tysięcy km, w zależności od warunków eksploatacji. Pierwszą czynnością jest znalezienie na skrzyni korka wlewu oleju. Odkręcamy go pierwszego, aby zapobiec rozpryskiwaniu się oleju podczas jego spuszczania. Następnie znajdujemy korek spustowy oleju, odkręcamy go i czekamy, aż cały olej spłynie. Użyty olej należy oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Czyścimy górną część korka z opiłków metalu. Jeżeli producent zastosował miedzianą podkładkę uszczelniającą, wymieniamy ją. Następnie wlewamy nowy olej przez korek wlewu. Możemy do tego użyć dużej strzykawki z wężykiem lub szprycy. Po wlaniu zalecanej ilości oleju zakręcamy korek wlewu oraz czyścimy wszystko z resztek oleju, które mogły wydostać się przy wymianie. Pomimo tego, że fabryczne właściwości oleju są takie same, stary olej jest brudniejszy i stał się znacznie rzadszy. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam Cię do obejrzenia innych filmów na naszym kanale. Szczególnie polecam poradnik o wymianie oleju w silniku. Link do niego znajdziesz w opisie pod filmem. Po zakupie produktu K2 nie zapomnij zarejestrować go wraz z dowodem zakupu na naszej stronie internetowej. Dzięki temu możesz wygrać cenne nagrody. Spodobał Ci się ten film? Subskrybuj kanał K2. Zadaj pytanie w komentarzach. Powiedz znajomym. Znajdź sklep z produktami K2 w swojej okolicy. Skorzystaj z wyszukiwarki sklepów na stronie www.k2.com.pl.